na kanale Kroniki Włóczykija z filmu o naszym nowym, starym nożu. Nowy jest na kanale, stary już jest bardzo. Polski nóż szturmowy wzór 92. Albo 8, bo ja zawsze nie jestem pewien, czy to jest 8 czy 2. I tak, jest to klasyczny nóż, który jest następcą noża szturmowego wzór 55, który jest z kolei kopią noża radzieckiego wzór 40. Tak więc, no, lekka lekcja historii. Taka szybciutka. O, złapałem. I tak. Jest to nóż klasyczny sztylet w zasadzie, tylko że ten model, który ja Wam prezentuję, nie ma puszczy. Dotąd mamy sztylet, a tutaj mamy krawędź tnącą, a tu mamy zęby. Te zęby to w sumie, powiem Wam szczerze, że nie wiem, do czego służą. Jedni mówią, że to jest piła do drewna, inni mówią, że to jest piła do wyłamywania żeber, inni, że to jest do ranienia bardzo ciężko, bo wiecie, jak sztylet wbijecie w człowieka i wyciągniecie, no to mamy ranę prostą, a tutaj od razu nam zrobi ranę z góry szarpaną, czyli taka rana jest gorsza do gojenia. Nie wiem, nie znam się. I tak, kolejna sprawa. Mamy tutaj rękojeść z tworzywa taką beczułkowatą. Bardzo fajnie, przyjemnie się go trzyma w łapce. Kolejną sprawą, że mamy jelec, nic nam się nie stanie, widzicie, nóż nam się zablokuje, nie zsunie nam się rączka, nawet jak będziemy mieli mokre łapki albo, nie, albo w rękawicy. W rękawicy jest rzecz bezpieczniej. Kolejną sprawą jest to, że nóż był oksydowany. Tutaj macie o resztki tej oksydy. Ja ją starłem, już się korozja wgryzała w oksydę, to mówię, oksydę ściągam. No i rudej szmaty się nie pozbyłem, bo mi się nie chciało. Tyle. I kolejnym małym elementem jest fakt, że ten nóż bardzo fajnie się nim rzuca. Wy wam tego nie pokażemy, bo ja rzucać nożem nie bardzo potrafię. I fakt faktem jest bardzo ciężki. Ja bym z nim chodzić nie mógł. Wolałbym go serio wyrzucić i go zostawić, niż z nim iść. Dobrym, fajnym elementem jest fakt, że mamy, w przeciwieństwie do Glocka, którego już zobaczyliście na naszym kanale, tutaj blokada jest lepiej przemyślana, bo w jednej stronie jelca mamy dziurę na taką blaszkę metalową, którą to wciskamy do środka i się po prostu zakleszcza. I nawet jakby ta blaszka nam kiedykolwiek się wyrobiła, no to sobie sami możemy taką blaszkę wykręcić, zrobić i nie ma problemu. A w Glocku już trzeba kupić całą pochewkę albo kombinować z jakimś nawiercaniem, jakimś tam grzaniem i innymi pierdołami. Kolejną różnicą pewnie już ci, co posiadali te noże, albo je mieli, albo wyrzucili, to tutaj powinno być sznurowadło do naszych butów desantowych, które ja już użyłem do swoich butów desantowych, dlatego tego sznurowadła już tu nie ma. A po co komu drugie sznurowadło? Nie no, żartuję, to jest bardzo przydatne, jak idziemy w marszu i pęknie nam sznurowadło za którymś razem. No tylko, że jak ktoś idzie w terenie, tak, no to chyba patrzy na stan swojego obuwia, zanim wyjdzie. Ale wypadki chodzą po ludziach, wypadki chodzą po krzakach. Wypadki chodzą po zasiłek na 500+. Nie, tak w Glocku nie, tutaj się tak nie da jak w Glocku. No i co? No i to tyle, nie? Ciężki nożyk, jeżeli chodzi o przelotki na pas. Za szerokiego pasa tu nie włożymy. Nie jest niestety tak jak w Glocku. Tutaj mamy mniejszą przelotkę. Pasa mole to tu na pewno nie wsadzimy, chociaż szerokość się zgadza. No ale na upartego może jakieś byśmy tu mole wsadzili, ale wątpię. No i tu jest zwykła przelotka. Zwykła, na pasek. Mój pasek skórzany się tu mieści, inny pasek się nie mieści. Mam taki szeroki, wojskowy, to on się nie mieści. No i to w sumie by było tyle. Nóż naszych polskich żołnierzy, nie wiem, czy teraz mam jakiś nowszy, czy starszy, nie wiem, czy jeszcze są używane. Jeżeli oglądasz ten film i wiesz, czy są jeszcze używane w naszym wojsku, to powiedz. I to by było na tyle. No i mówiłem, że jest jeszcze wersja sztylet, nie? No i właśnie, zapomniałbym o najważniejszym. Jest to stal sprężynowa. Nóż jest zrobiony ze stali sprężynowej, dlatego można nim rzucać, jest dość wytrzymały. Jeżeli chodzi o ostrość, to nie bardzo o nią trzyma tą ostrość. Wiecie, tam potniecie, takie proste rzeczy zrobicie, ale do survivalu to się nie nadaje. Tak jak mówiłem, na wojnę cacy, a do survivalu nie bardzo. Aczkolwiek jakbym miał nie mieć tego noża w sytuacji krytycznej, jak go mieć, no to rzecz jasna, żebym go chciał mieć. I to by było na tyle. To jest wersja oksydowana ze ściągniętą oksydą z zębami. Jest jeszcze wersja sztylet. I jest jeszcze wersja nieoksydowana. Chyba jest z innego metalu zrobiona. Albo jakąś inną metodą zabezpieczona od korozji. Tak więc, jeżeli materiał Ci się podobał, to nas zasubskrybuj. Zostaw łapkę w górę, jeżeli masz taki nóż. A nawet jak nie masz takiego noża, to i tak zostaw łapkę w górę, bo chcemy się rozwijać. Zostaw łapkę w dół, jeżeli twierdzisz, że profanacją jest ściąganie oksydy samemu.
i zostaw komentarz, bo to w sumie robi nam statystyki. Tak więc, do zobaczenia.